To więc jest to inicjatywa dosyć spontaniczna. Zaczęło się od spotkań w otwartym ogrodzie, które się tutaj odbywały od chyba marca do czerwca i przy okazji tutaj sadziliśmy rośliny, które w tej chwili można widzieć w tych skrzynkach. I następnie zebraliśmy osoby, które były chętne do złożenia własnych grządek w ramach projektu Nieużytki Sztuki Elii Jabłońskiej. Jest to projekt ogólnopolski i polega na tym, że tereny przyległe do galerii, muzeów są oddawane pod uprawę roślin, czy kwiatów, czy roślin jadalnych. No, pierwsza grządka, która powstała w Gdańsku, to była grządka z chwastami jadalnymi pani Marii Orkis. Ona cały czas, ta grządka się zrasta. No i pani Maria wyszła też z propozycją, żeby przedstawić nam te rośliny, żebyśmy je wprowadzali do swojego jadłospisu. Więc była omówiona jasnota biała, cykoria, podróżnik, niszek pospolity, babki, pokrzywy, koniczyny i tam wszystko to rośnie. Teraz dzisiaj to będzie czosnaczek, Aliaria petronata. To jest bardzo nieznana roślina, mimo że jest dosyć powszechna wszędzie, tylko że ludzie ją nie znają w Polsce, że to jest jadalna. I ona ma lekki zapach czosnku, ja tu podam, że można powąchać, ale ona chyba na wiosnę bardziej pachnie. I te liście są bardzo jadalne w Gruzji, proszę tam podać. Gruzini to się zajadają tym, bo ona najwcześniej wyrasta, tak jak mniszek lekarski, też bardzo wcześnie. A ponieważ no, przednówki są jeszcze, więc Gruzini jedzą bardzo namiętnie czosnaczek do sałatek. I on jest rzeczywiście bardzo smaczny, ja go jadłam wielokrotnie. I teraz nawet miałam na balkonie, ale już mi usechł, tutaj są strąki i te nasiona można używać tak jak musztarda, jako przyprawa. No to o tym czosnaczku tyle. Aha, no to on wyrasta do metra i tam właśnie nie mam takiego dużego, zgubiłam po drodze. Miałam, ale ten, to helidonium. No i, ale on będzie tu rósł, więc wyrośnie i można będzie potem go zobaczyć. I są podpisane te rośliny prawie wszystkie, że tam zupełnie. No to teraz glistnik może. Glistnik jest, kurczę, ziele, to jest bardzo ruderalna roślina. Ona wydziela sok taki pomarańczowy, można sobie tam obejrzeć i potem te nasiona się, mrówki rozsiewają. Bardzo pożyteczne. Tu jest młoda roślinka, można zobaczyć, jak wygląda, zanim wyrośnie taka długa, bo się nasiona nie wyniszczy. Nie, no, znaczy to nie pachnie, bo to nie jest czosnaczek, to jest chelidonium. Chelidonium majus to właśnie ta, no właśnie to. Glistnik jaskółcze ziele. No to o glistniku tyle. Teraz jeszcze komosa lebioda. No więc to jest bardzo duża rodzina. Znaczy w zróżnicowaniu to może nie tak duża, ale ona się bardzo rozsiewa i pełno jest wszędzie komosy, tej zielonej. Ale jest jeszcze purpurowa, bardzo ładna, co widać. Tą purpurową i one są bardzo jadalne. Słowianie to bardzo robili z tego kaszę. Dest ostrogoszki to jest o ten. Aha, i to jest niejadalne, tak? Nie, to nie jest jadalne. Nie, to jest tam w leczeniu stosowane, ale do jedzenia to nie. Tutaj jeszcze powstaną te. Nie, ja go potem poprzesadzam gdzieś. Tak. Właśnie mam takie ciekawe rośliny, na przykład dziwaczek Mirabilis jalapa, który kwitnie w pochmurne dni i wieczorem. A w dzień nie zamyka się. Odwrotnie jak wszystkie kwiaty. Wszystkie się zamykają na noc, a on kwitnie. I to jest bardzo ciekawa roślina wieloletnia, buraka takiego ma korzeń. I właśnie chcę go jeden dać, bo ja mam dwa okazy, ale on potem łatwo się rozmnaża. O, a to jest ten bratek trójfiołkowy, znaczy trójbarwny. Trójbarwny. I on te kwiaty podobno ma, lecznicze, jadalne. Zupełnie takich bardzo trujących chwastów to jest mało, bo na przykład ten mlecz to jest lekko trujący. Nie można to dla takiego niezbyt mocnego wroga, tak? No. Takiego, co tak ewentualnie. Mniszek lekarski jest bardzo dobry. Na wiosnę zawsze jadłam, pamiętam. W ogrodzie miałam pełno chwastu. No, ale się znałam na tym. Właśnie Słowianie jedli tą kwiaty tej jasnoty jako najpyszniejsze danie dla gości wybitnych. Tylko że to dziewice musiały zbierać na łące.
dużo musiały nazbierać tego. I to się gotuje tylko 3 minuty. Ja to jadłam dwa razy tylko, bo kto by to zbierał. I to jest naprawdę pyszne. Nazywam się Basia Tust. Jestem koordynatorką projektu Otwarty Ogród, organizowanego przez Instytut Sztuki Wyspa. I jest to część festiwalu Alternatywa. Zaczęło się od tego, że organizowaliśmy serię kilku warsztatów. Na warsztaty przychodzili mieszkańcy, zapraszaliśmy ich poprzez plakaty, ulotki. I mieszkańcy zostali poproszeni o to, aby przynieśli duże butelki ze sobą. Tutaj na miejscu te butelki cięliśmy, także przygotowywaliśmy z nich takie polowe doniczki. I wspólnie z mieszkańcami zasadziliśmy bardzo dużo tych roślin. Mieszkańcy później to wzięli do siebie, do domu. Opiekowali się tym przez około 2 miesiące. I kiedy już coś tam wykiełkowało, to wspólnie z mieszkańcami przesadziliśmy te roślinki. Mamy tutaj właściwie wszystko. Mamy bardzo dużo rodzajów ziół, mamy bardzo dużo warzyw, od buraków przez pietruszkę, po pomidory, cebulę. Mamy też kwiaty jadalne, co dla wielu było bardzo nowym doświadczeniem, bo większość ludzi raczej nie ma zbyt dużych doświadczeń z jedzeniem kwiatów. Liczymy, że w drugiej połowie sierpnia, pod koniec sierpnia uda się już część tych roślin zebrać, już będziemy mogli zebrać plon. I w tym celu zbudowaliśmy bardzo długi stół, przy którym może swobodnie usiąść kilkadziesiąt osób. Jest jeszcze oprócz tego druga instalacja obok, gdzie też można sobie usiąść. I planujemy pod koniec sierpnia zbudować taką polową kuchnię solarną i wspólnie ze wszystkimi chętnymi, głównie z mieszkańcami, po prostu gotować to, co tu nam wyrośnie i to wspólnie zjeść. O, popatrz, tu są te serki, zobacz. O, idź tam. Masz serk. Znaczy chlebka. O, tu jest lnica w lepszym stanie, bo już będzie kwitła niedługo. Bardzo ładna. Tu to są jeżyny. Odlówki. Czego tu nie ma? Czego tu nie ma właśnie, tu jest bardzo dużo wszystkiego. O, a tutaj jest ten, co tam mówiłam, ten trędownik, to tu już jest taki wyższy z kwiatem. Ale jest to jadalny, proszę bardzo. Co to jest? Podagrycznik, oto. Te liście młode są bardzo jadalne, są pyszne, mają aromat arcydzięglowy. I jest to bardzo nielubiana roślina, bo jest ekskansywna, ale na wiosnę jest niezastąpiona.